Tym razem weekend rowerowy. Właściwie to sobota rowerowa, a nie weekend, bo weekend to jeszcze jutro. Jesteśmy w Węgierskiej Górce. Dojechaliśmy tutaj do Żywca autem, z Żywca pociągiem. Pociągiem, który w tym miejscu tymczasowo kończy trasę. Dalej jest komunikacja zastępcza. No i jedziemy Velosoa, czyli najpierw pojedziemy sobie 15 km czy 16 km pod górę do Rajczy, a potem tą samą drogą z powrotem i do Żywca. Wjeżdżamy na razie w stronę Rajczy, 16 km. Teraz już jedziemy wzdłuż Soły. Ojeju, to nie tą stroną jedziemy, co trzeba, bo ta ścieżka prowadzi tam naokoło tego skwerku. Muszę zjechać i... Pierwsze 16 km pod górę. Niezbyt wysoką oczywiście, bo ten spadek tej rzeki to już nie jest jakiś nadzwyczajny. Tam sobie ta Soła płynie. Przejazd we właściwym kierunku, albo można powiedzieć od kreski do kreski, od kropki do kropki Velosowy. Zaczynamy w Rajczy przy zespole pałacowym, który kiedyś należał do Lubomirskich, potem do Habsburgów, teraz jest zakładem opiekuńczo-leczniczym już od czasów I wojny światowej i aktualnie w remoncie, jak widać. Dopiero z drugiej strony on się prezentuje bardziej okazale i tak też go widziałem kiedyś ze szlaku na Hutyrów, bodajże w kierunku Rycerzowej, kiedy tu kiedyś szedłem. Wiedziliśmy jeszcze kościół w Rajczy, bodajże z przełomu wieku 1899. W środku wygląda bardziej interesująco niż na zewnątrz. Jestem na moście na rzece Ujsoła, która sobie płynie z Ujsą, jak sama nazwa wskazuje, i wpada tu do Soły. I to właściwie jest początek, tam koło tej wiatki, którą widać za drzewami, początek tej trasy Velosoa. Pierwszy odcinek asfaltowy, zresztą to będzie w zdecydowanej większości tak. Tu jest wydzielona ścieżka, będą też odcinki, na których można jeździć autem. No i czasami będzie widać rzekę lepiej, czasami gorzej. Tu akurat jedziemy bardzo blisko i są miejsca takie jak to, że jest widok na Sołę bardzo fajny. Teraz kawałek za dworcem w Rajczy, albo właściwie już przed, wjechaliśmy na taki odcinek, który jest dla samochodów też przeznaczony, ale ruchu tu nie ma żadnego, albo prawie żadnego. No a teraz znowu wjeżdżamy na fajną dróżkę. Miejscami są naprawdę ładne widoki tutaj, no ale jakiś też nie, na samym środku parkuje. Jechaliśmy już oczywiście w drugą stronę tędy, więc mniej więcej wiem, czego się tu spodziewać. Ten fragment jest fajny, miejscami widokowy. Przyjemnie się tutaj jedzie od czasu do czasu po jednej, a czasem po drugiej stronie rzeki. Teraz będziemy przejeżdżać właśnie. Bardzo przyjemny odcinek. To jest tylko do posesji. Z
rzeka z boku. I kolejny mostek. I na razie cały czas asfalt. Teraz mamy bardzo widokowy odcinek na takiej pięknej łące, a przed nami szczyty Beskidu Żywieckiego. Pierwszy raz się zmieniła nawierzchnia, teraz mamy kostkę, która no widać, że nie jest to nówka, chodnik, tylko został wykorzystany na potrzeby tej trasy. Trochę trzęsie, no ale nie ma źle. Potem też będą szutrowe odcinki. Dalej kostka, ale z fajnym widokiem na rzekę. No akurat się skończył i tu jest jakiś wiata. Tu jest amfiteatr. Jesteśmy w Milówce. Znowu asfalt i znowu możliwy ruch samochodowy, ale oczywiście mizerny. Praktycznie tylko tutaj auta do posesji dojeżdżają. No i ciągle w Milówce oczywiście jesteśmy. Cisiec. Opuściliśmy Milówkę. No Cisiec jest oczywiście między Milówką a Węgierską Górką. Znowu jedziemy po drugiej stronie Soły. Nie widać jej stąd, ale tam gdzieś płynie. No i taką wydzieloną drogą rowerową, wyłącznie z dość sporym ruchem. Sportowy. Ponownie pojawiła się kostka, ale tym razem widać, że to jest nowy chodnik i jedzie się po nim znacznie bardziej komfortowo niż poprzednio. Stadion piłkarski Cisiec. No i zaczęła się szutrówka. Nie są te odcinki zbyt częste, ale kilka ich się na tej drodze pojawi. Są jednak równe i nie ma na nich kałuż, przynajmniej na tym fragmencie, bo ten odcinek oczywiście jechaliśmy w przeciwną stronę niedawno. Więc przejazd jest jak najbardziej przyjemny. Spokojnie na rower szosowy się to nadaje. Zjechaliśmy do Węgierskiej Górki z most nad Sołą. Szlak czerwony, główny szlak beskidzki w stronę Baraniej Góry. No, a my już teraz opuszczamy za chwilę tą Węgierską Górkę. Jedziemy Radziechowy Wieprz bodajże. Wieprz właściwie, bo Radziechowe to będziemy mijać bokiem. Przejeżdżamy w pobliżu wiaduktu drogowego, który mam nadzieję za niedługo będzie otwarty i umożliwi dojazd
Wardunia z pominięciem przebijania się przez te wiochy. Był fragment szutrowy, drugi, ale niezbyt długi, a my dalej asfaltem i dalej po drodze bez ruchu samochodowego. Beata jedzie, ale się zatrzymałem, bo stąd jest fajny widok na Prusów. Kiedyś tam wchodziliśmy w drodze na Halę Boraczą. Ewidentnie to wygląda jak teren pod przyszły ośrodek narciarski. Ciekawe, co tam kiedyś powstanie, bo na razie to oczywiście ośrodek narciarski nie jest. Cięcina. To właściwie jest pierwszy taki odcinek, gdzie jedzie się drogą normalną samochodową i jest tu jako taki ruch. Już z kilka aut minęło. A gdzieś tam słychać w oddali kolejne. Tu mamy taki odcinek łąkowy polną drogą, ale malowniczą bardzo i z pięknym widokiem na Skrzyczne. Niedługi tam już, gdzie się drzewa zaczynają, bodajże już będzie ta nawierzchnia utwardzona. No i znowu piękny widok po lewej. Trzeba sfilmować cały Beskid Śląski. Skrzyczne, gdzieś tam te Magórki Wiślańskie, Radziechowskie. Ostatni, jak kojarzę, taki szutrowy odcinek. Za chwilę dojedziemy do Koszarawy, wzdłuż której kawałek do mostu. Trzeba będzie dojechać do mostu, przy którym mamy auto. Przyjeżdżamy po mostku. Teraz pojedziemy wzdłuż Koszarawy, bo tu właśnie bardzo niedaleko Koszarawa wpada do Soły. Kolejny most, tym razem nad Koszarawą. Jakieś przepusty są robione, drogi tymczasowe do jazdy. Coś tu będzie, jakiś remoncik postępować. Ostatni odcinek przed jeziorem. Jedziemy wałem przeciwpowodziowym. Jak żeby inaczej, wzdłuż Soły i za chwilę już tam za tym wiaduktem, za tym mostem będzie się rozpoczynać te pierwsze rozlewisko jeziora. No jeszcze mamy parę kilometrów do końca szlaku. Skrzyczne nam tam towarzyszy, przed nami Beskid Mały. Dojechaliśmy do jeziora, za chwilę się nawierzchnia zmieni z kostki na taki szuterek, ale dalej przyjemny. Pojedziemy sobie do końcowego punktu trasy. Mamy zatoczkę na jeziorze, po drugiej stronie ośrodek wypoczynkowy, teraz już zamknięty. Tutaj cały czas się poruszamy taką elegancką szutrówką. No niestety, ale nie prowadzi ona wokół jeziora. Za niedługo się skończy. Skończy się Velo Soła, gdzie musieli wrócić do Żywca prawdopodobnie tą samą drogą. Ewentualnie skusimy się na drogę
samochodową, ale tam ruch jest spory, a przewyższenia też znacznie większe. I tu tak ni z gruchy, ni z pietruchy kończy się odcinek szlaku Velosoła. Dalej już nie ma znakowanej ścieżki. Można albo wrócić, albo dojechać do Żywca drogą samochodową. W drodze powrotnej przerwa w takim specjalnym dla rowerzystów przewidzianym punkcie gastronomicznym. Nawet się tak nazywa, coś od bajk z pięknym widokiem. Pół godzinki przerwy i lecimy do auta. Dojechaliśmy na rynek do Żywca. Nie wiem, jaki ma związek z Żywcem ta wiedźmiórka. Pomnik, fontanna. Jedziemy do parku i do zamku. I do auta. To co? Park w Żywcu to jest tak zwany stary pałac. Jedziemy do tego nowego, do tego właściwego, który wydaje się, że jest tam. Tu. Nie trafiliśmy do właściwej bramy. To jest właśnie ten pałac Habsburgów. Ostatni jeszcze taki atrakcyjny obiekt w parku. Chiński domek. Teraz można tu lody kupić. A przedtem pewnie wypoczywali właściciele tego parku. Habsburgowie. Dojeżdżamy do parkingu, tu jeszcze wzdłuż takiego kanału, który w tym parku jest poprowadzony. Gdzieś tam powinna być furtka. No to chyba pojechaliśmy może nie najkrótszą drogą, no ale już jesteśmy za chwilę koło auta. Trasa fajna, wyszło gdzieś 65 km, z czego 40 km stricte tej Velosoły, może nawet prawie 70 wyszło.